proszę Państwa, rozbicie stworzonych w tym mieście układów i zależności polityczno-biznesowych. To się w normalnym świecie nazywa układ mafijny, tak? I w mojej ocenie, coś z czymś takim mamy do czynienia, ja nie wiem, gdzie tak naprawdę zapadają decyzje dotyczące tego miasta. Nie wiem, gdzie one zapadają. Czy w Radzie? O, właśnie, czy w Radzie. I te układy, raz, że Grudziądz od 7 lat sprawia wrażenie okrętu, który właśnie dryfuje nie wiadomo dokąd. Nie decyduje jakiś pomysł na miasto, tylko właśnie, co decyduje? To rozbicie tego, to jest jedno z głównych zadań, z jakim musi przyjść do tego miasta nowa władza.